Ja rozumiem, że chcecie sobie jaja ze starego Morana robić, ale takie coś już jest lekką przeginką. Okej. Ale zanim ja to w ogóle skomentuję, bo ja już po samym zdjęciu się domyślam, do czego zmierza. To jest to faktycznie jego profil? Ja to sprawdzę, czekajcie. Kurwa, no profil prywatny, więc ciężko mi powiedzieć. Zdjęcie profilowe to samo. W sumie nazwa też ta sama, chyba nazwy się podrobić nie da, prawda? Mam na myśli tutaj, to. Podejrzewam, że prawdziwy profil. Wysrany na nich, a z testów nikt nie zrezygnował. Była mowa, że jak wykop za nie zapłaci, to je zrobimy. Bo tak to szkoda siana na udowadnianie czegoś im. Poza tym, niech wypierdala ten człowiek od nas jak najdalej. Powiem wam tak, to kurwa... Przede wszystkim mi jest ciężko uwierzyć w autentyczność tego screena, bo... No kurwa, no 50-letni ponad mężczyzna coś takiego by robił? Zacznijmy od tego, no to nie są jego słowa, tylko jest to udostępniona relacja jednego ze swoich widzów, w sensie inaczej, nie relacja widzów. Ktoś mu na priv wysłał coś takiego, on zrobił tego screena i udostępnił to dalej. I pewnie linia obrony będzie, ale przecież ja nic nie mówiłem, masz coś na sumieniu? Ja nic nie powiedziałem, ja tylko wstawiłem screena od swojego widza, ja nigdy nie powiedziałem, że jest to prawdą. No ale samo, tak szczerze, udostępnianie czegoś takiego jest bardzo wymowne. No kurwa, to jest serio, to jest, mi się tego komentować nie chce. Nie chcę mi się komentować. To jakby dajcie spokój, nie? No bo na dobrą sprawę, no to... No co można w tej kwestii powiedzieć? No co mam powiedzieć? Nie wiem, no... Wydaje mi się, tego nawet komentować nie trzeba. No jakby dla mnie jest to na tyle żenujące, że po prostu... Brak mi kurwa słów. Serio, no brak mi słów, nie? Wiesz, taki screen nie działa na moją niekorzyść. Znaczy w jakim stopniu tak, bo insynuuje, że rzekomo uprawiałbym seks z dziewczyną kolegi, nie? Ale... No okej, to nie ja tu jestem poszkodowany, a tak naprawdę dziecko jest poszkodowane, matka jest poszkodowana, czy ojciec są poszkodowani. No nie wiem, no jest to chujowe po prostu, jest to brzydkie, no ale te freak fighty już dawno straciły jakieś poczucie smaku. Ja rozumiem, można robić dymy, można się wyzywać,
Ale wszystko ma jakieś granice i pewnych rzeczy po prostu się nie robi.